Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na filmik o tym, jak ja wykonuję swoją kreskę eyelinerem w pisaku. Zacznijmy może od tego, że jest wiele czynników wpływających na to, czy ta kreska nam wyjdzie, czy nie. I to nawet powiem Wam, że czasami zależy paradoksalnie od naszego humoru. Po prostu są takie dni, w których kreska nie wyjdzie i choćbyście stanęły na tych rzęsach pięknych, pomalowanych, to nie zrobicie nic. Ale można sobie w tym czasem pomóc. Ja lubię eyelinery w pisaku, dlatego że już jakiś czas te kreski robię i ta forma wydaje mi się najbardziej precyzyjna. Lubię takie eyelinery, to jest akurat eyeliner z L'Oreala, który jest tak ładnie, ostro, cienko zakończony, to jest super liner. Jest jeszcze taki z grubą końcówką, którego ja niekoniecznie do niego pałam miłością. Wolę zdecydowanie taki, dlatego że tą końcóweczką mogę wszędzie dotrzeć. Nie to, żebym lubiła cienkie kreski, bo lubię je troszkę grubsze sobie robić, nie takie super cieniusieńkie przy rzęsach, ale takim eyelinerem mogę tego produktu sobie dokładać. Kiedy stwierdzę, że ta kreska jest za cienka, chciałabym ją pogrubić, no to bez problemu jadę sobie tam, gdzie chcę i jej dokładam. Kiedy już zrobicie grubą kreskę, no to już jej nie odchudzicie, że tak powiem. Dlatego to jest też fajna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że kiedyś już Wam wspominałam, kiedy kupujecie taki eyeliner w pisaku, trzymajcie sobie go w pudełeczku czy tam w kubeczku zawsze tym aplikatorem na dół. Bo czasami, kiedy trzymacie go odwrotnie, to ten tusz spływa Wam tutaj i potem macie takie wytrawione kreski, w sensie ten tusz tutaj nie dociera i ta kreska jest może nie tak intensywna, jak powinna być, albo ta końcówka jest trochę wyschnięta. No. Jeśli chodzi o mój sposób malowania tej kreski, to już Wam nagrałam już właśnie, jak wykonałam tą. Zawsze miejcie łokcie na twardym podłożu, w sensie one nie mogą być w powietrzu, one muszą być na stabilnym podłożu, o tak. Ja sobie zawsze tą kreskę wykonuję tak, że biorę sobie lusterko, biorę sobie ten eyeliner, naciągam sobie tutaj troszeczkę zawsze tą powiekę, bo bez tego po prostu ja nie umiem kreski zrobić. Nie wiem, może ktoś umie, u mnie ta kreska się robi przeważnie taka przerywana, brzydka, więc ja zawsze sobie delikatnie tutaj, gdzie mamy tą kość, tą skórę naciągam i kładę ten eyeliner, tak jak zobaczycie w tym tutorialu, tak jakby płasko. Kiedy go położycie płasko, to ja nawet teraz, mimo tego, że mam pomalowane rzęsy, mogę sobie robić poprawki. Kiedy go położycie płasko i przeciągniecie przy linii rzęs, no to praktycznie 3/4 roboty macie zrobione. Jeżeli chodzi o sam kącik wewnętrzny, no to ja go sobie znowu stawiam tak prostopadle do oka. Dlatego, że wtedy mogę na pół otwartym oku, właśnie tą kreskę też maluję na pół otwartym oku, żeby widzieć, co robię, no siłą rzeczy. Tutaj też, jeżeli chodzi o kącik, to prostopadle trzymając na pół otwartym oku sobie rysuję tutaj cieniusieńką kreseczkę od wewnętrznej strony, bo ona się powinna oczywiście zaczynać od cieńszej, przechodzić w grubszą. I po prostu przeciągacie płynnymi ruchami. Im bardziej płynne te ruchy będą, tym lepiej Wam ta kreska wyjdzie. I wierzcie mi, że im mniej się będziecie skupiać na tym, żeby ona była idealna, tym lepsza Wam wyjdzie. Bo jak się będziecie starać, poprawiać, dudrać, nic z tego. Kolejną rzeczą jest to, żeby... włos, lenię się. Kolejną rzeczą jest to, żeby narysować jaskółkę. Jaskółki mogą być różne, krótsze, dłuższe, nieważne. Ja lubię, ja bez jaskółki czuję się dziwnie, jakbym zrobiła sobie opadające oko. Jak ja robię tą jaskółkę? Patrzycie tak, znowu trzymacie sobie tutaj, naciągacie delikatnie tą skórę. To nie chodzi o to, żebyście miały potem wory pod oczami i zmarszczki na pół kilometra, tylko delikatnie. I teraz tak, patrzycie, gdzie kończy Wam się dolna powieka. I ta jaskółka ma być tak jakby przedłużeniem tej dolnej powieki, idącej w kierunku końca Waszych brwi. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć odnośnie kreski? Moja metoda jest na to ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Im więcej tych kresek zrobicie, tym bardziej Wam to będzie wychodziło tak naprawdę. Ja kiedyś... To był dramat, jak ja robiłam kreski, ale tam w miarę upływu lat robiłam, nie stresowałam się tym za bardzo, no i jakoś to dzisiaj wygląda. Też nie zawsze mi to wyjdzie, nie zawsze mi wyjdą ostre. Dokąd ciągnąć tą jaskółkę? Mniej więcej do załamania. Tutaj, gdzie trzymacie mniej więcej właśnie ten palec, żeby tą skórę naciągnąć, no to do tego miejsca mniej więcej, dlatego że jeżeli zrobicie ją dłuższą,
wychodzącą poza załamanie, to to będzie dziwnie wyglądało, wierzcie mi na słowo. Zresztą, możecie sobie zrobić po prostu przecież taki dzień, że weźmiecie sobie eyeliner i będziecie sobie próbować, tak? Co u Was się sprawdzi, każdy kształt oka jest inny i ta kreska też musi być inna. Kreską można bardzo ładnie sobie skorygować opadającą powiekę, jeżeli właśnie się odpowiednio zrobi. No ale to tak jak mówię, to już metodą prób i błędów, dlatego że ja Wam tego za bardzo nie mam na kim pokazać, bo nie mam osób w swoim otoczeniu, które mają opadającą powiekę, a no ja też nie posiadam, więc nie za bardzo wiem jak. Jeśli zaczynacie swoją przygodę z kreskami, to ja bym Wam radziła zacząć od kredki. Kredki i to w dodatku niezastygającej kredki, dlatego że wtedy możecie pobawić się i zacząć robić te tam na przykład sobie kropeczki zamiast od razu jednego pociągnięcia i robienia kreski. Możecie sobie porobić punkciki, które potem połączycie, rozetrzecie troszeczkę i no wiadomo, kredkę łatwo skorygować, tak? Nie zastygająca dlatego, że kiedy ona Wam zastygnie, no to już nic nie zrobicie, a tak macie jeszcze ten czas, żeby się tą kreską pobawić, zobaczyć jaka Wam najlepiej pasuje. Kiedy Wam nie wyjdzie, możecie ją dokładnie rozsmużyć i będzie po kłopocie. A jak już zrobicie eyelinerem takim, tym bardziej w pisaku, no to już przepadło, po prostu przepadło, możecie sobie zepsuć cały makijaż. Naprawdę ja też tysiące razy zmywałam makijaż z powodu nieudanej kreski, bo próbowałam poprawiać, potem coś mi nie wyszło, potem już mi wyszła za gruba albo za długa i wyglądało to komicznie. Także tym się zupełnie nie przejmujcie, trzeba przy kreskach trzeba wrzucić na luz, nie brać tego za poważnie, ćwiczyć, ćwiczyć, a jak Wam nie wyjdzie, no to co? No Boże, przecież nikt Wam się z takiego bliska nie przygląda, tak? Potem jeszcze fajne są eyelinery w żelu, po prostu żelowe eyelinery. Fajny jest z Maybelline, fajny jest ten z firmy Haan, teraz ten nowy wodoodporny. Tutaj macie jeszcze pole do popisu, zanim on zastygnie, możecie też jeszcze kombinować, rozcierać, poprawiać, bo jeżeli zrobicie kreskę już takim eyelinerem w pisaku, no to już za bardzo tego, no takiego się już nie da rozetrzeć, nie da się takiego rozsmużonego efektu uzyskać. To już jest takie bardzo precyzyjne narzędzie, którym uzyskacie taką kreskę, no, bardzo ostrą, o tak. I też musicie spróbować, dlatego że nikt z nas dokładnie na początku nie wie, jaka kreska jemu pasuje. Niektórym pasują takie czarne krechy, jak ja mam w tej chwili, wyrysowane ostre krawędzie, a drugiej osobie zupełnie to nie będzie pasować i będzie na przykład i dobrze się czuła, i dobrze wyglądała w takiej roztartej, rozdymionej, rozsmużonej, nieokreślonej bliżej kresce.
Także polecam Wam próbować, próbować, jeszcze raz próbować, nie zrażać się, bo czasami to nawet ja mówię Wam, mam ochotę walnąć tą kredką gdzieś w kąt czy tym eyelinerem i sobie po prostu, ja wiem, że wtedy nawet jak tuszuję rzęsy, to po prostu pewnie uciapram sobie nos i to nie jest mój dzień na makijaż i lepiej go i zmyć niż go skończyć tak naprawdę. No, ja wiem, że to jest ciężko i wydaje się, że nie da się zrobić takich kresek. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby tej jaskółki nie zrobić za nisko, bo to Wam zrobi efekt po prostu opadniętej powieki i takiej smutnej powieki i tego byśmy nie chcieli. Więc zawsze pamiętajcie, że to musi być przedłużenie tej dolnej powieki. Tak jakbyście, tak jak ona sobie idzie w takim półłuku i sobie tutaj zawija, no to chcecie to po prostu przedłużyć. Mnie też nie wychodzą te kreski idealne, nie ma się co czarować. Czasami to zakończenie też mi nie wyjdzie, no i jest jak jest. Trzeba próbować, trzeba się uczyć. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie oczywiście w komentarzach. Jeśli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Tam się często pojawiam, wrzucam jakieś zdjęcia, nowości. Tak, to już tyle. Do zobaczenia. Buziaczki, pa, pa.